Pora na kolejne gorące pytanie na naszej antenie. Maciej Wolny, kłaniam się Państwu, witam serdecznie i serdecznie witam również moich i Państwa gości, którymi są pan poseł Zdzisław Wolski, Nowa Lewica. Panie pośle, dzień dobry, witam. Witam pana redaktora, witam wszystkich. I pan poseł Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Kłaniam się, witam serdecznie. Panowie, porozmawiamy sobie o sprawie marszałka Tomasza Grodzkiego. Dokładnie chodzi o immunitet marszałka Senatu. Ten nie zostanie uchylony w związku ze skierowanym do Izby w grudniu wnioskiem prokuratury. Tak zdecydowali przynajmniej w środę senatorowie. Za uchyleniem marszałkowi Grodzkiemu immunitetu głosowało 47 senatorów, 52 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, więc ten wniosek o uchylenie immunitetu został odrzucony. Ja tylko przypomnę, że pan marszałek Tomasz Grodzki, który jest profesorem nauk medycznych, chirurgiem, wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają żadnych podstaw. Natomiast z tutaj informacji prokuratury, z zeznań 20 świadków ma wynikać, że pan marszałek miał przyjąć kwotę nie mniejszą niż 24 150 zł w związku z leczeniem 13 pacjentów. Miało to nastąpić w okresie od 96 roku do 2012 roku. Według niego w większości przypadków pieniądze te były wręczane Grodzkiemu na terenie szpitala, a w dwóch przypadkach pieniądze zostały wręczone w prywatnym gabinecie lekarskim. Tak się ta sprawa ma z dwóch stron na nią patrząc. Jak panowie oceniają, pan poseł Adam Gawęda, jak pan ocenia decyzję senatorów, decyzję Senatu? Panie redaktorze, pan Gawęda jest chyba senatorem. Przepraszam, czy komuś się myli, albo mnie, albo panu redaktorowi. To może poprzedniej kadencji byłem senatorem, w tej chwili jestem posłem. A to przepraszam. Więc to ja delikatne zmiany tutaj zaszły na przestrzeni lat. Pan poseł Adam Gawęda, jak pan ocenia, panie pośle, decyzję Senatu? No, przede wszystkim my wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa i nie powinno być różnicowania, niezależnie od piastowanych funkcji, od zajmowanych stanowisk, od tego, czy jesteśmy zwykłym pracownikiem, czy też piastujemy wysokie funkcje urzędnicze. W sytuacji, kiedy są postawione zarzuty, powinny one być wyjaśnione. Zresztą z punktu widzenia samego pana marszałka, profesora Grodzkiego, dla niego samego wydaje się, że byłoby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, gdyby się poddał weryfikacji sądu, bo to przecież nie prokuratura rozstrzyga o winie bądź niewinności marszałka Senatu w tym wypadku, ale sąd. Natomiast ta sytuacja od ponad roku, bo przecież o ile sobie dobrze przypominam, to ponad rok temu wpłynęły pierwsze wnioski o to, żeby uchylić immunitet i po to, żeby marszałek mógł stanąć przed sądem i wszystkie niejasności wyjaśnić. Skoro uważa, że jest niewinny, skoro uważa, że wszystkie te zarzuty są jakąś nagonką, to powinien przed sądem wykazać swoje jakby elementy, które go chronią i które pokazują, że jest niewinny. W moim przekonaniu cała ta sytuacja pokazuje, że Platforma Obywatelska stara się wiele spraw ukryć, wiele spraw po prostu gdzieś tam pod dywan pozamiatać, tak aby po prostu uciszyć całą sprawę. Ja uważam, że stało się bardzo źle i dla samego marszałka, i dla czystości funkcjonowania Izby Wyższej Senatu Rzeczypospolitej. Ale wydawać by się mogło, że też ta sprawa po trosze ciąży Platformie Obywatelskiej, ciąży senackiej opozycji, no ale być może tutaj się mylę, do tego wątku jeszcze wrócimy. Chcę zapytać teraz o zdanie pana posła Zdzisława Wolskiego, jak pan ze swojej perspektywy patrzy na decyzję Senatu. Ja jeszcze tutaj zacytuję senatora Marka Pęka, który mówi, że przegrała elementarna uczciwość w polityce, równość wszystkich wobec prawa, ale również pewnego rodzaju odwaga, honorowość. Czy pan by się pod tymi słowami podpisał, czy będzie pan bronił marszałka Tomasza Grodzkiego? Jeżeli chodzi o uniwersalne wartości, właśnie to, co pan poseł mówił, prawo powinno być prawem, próba zamiatania pod dywan i tak dalej. Oczywiście co do pewnych wartości w kraju demokratycznym, praworządnym jestem w pełni zgodny. Ale jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację, czy konkretny kraj, naszą Polskę w ostatnich latach, te wartości są permanentnie deptane, uniwersalne. To, że nie jesteśmy krajem w pełni praworządnym, to nie tylko opozycja wielokrotnie mówi, dając tysiące dowodów, dziesiątki bardzo poważnych, wybiórczego traktowania, jeżeli chodzi o prawo działaczy partii rządzącej oraz innych.
Jeżeli pan poseł mówi o zamiataniu pod dywan, no może i tak. Natomiast no jakby moralnego prawa pan poseł nie ma. Nie mówię osobiście, tylko jako reprezentant środowiska prawicy, bo nikt poziomu arcymistrzowskiego nie osiągnął, tak jak osiągnęła to prawica w ostatnich latach, gdzie jest właśnie genialna poprzez prokuraturę, do której za chwileczkę na krótko się odniosę, żeby różne potencjalnie bardzo aferalne rzeczy, wręcz niektóre praktycznie dowody. Mógłbym tu wiele, wiele przykładów przytaczać medialnie bardzo nagłaśnianych. Wtedy prokuratura pana Ziobry jest wyjątkowo bierna, ukręca sprawie łeb takiej czy innej. Gdyby była naprawdę bezstronna, apolityczna, sprawiedliwa, praworządna, panie pośle, przecież nawet o wniosków o uchylenie immunitetu, no mógłbym mnożyć jakiś, nie wiem, maseczki. Panie pośle, ale na końcu jakby tej ścieżki tutaj i tak jest niezawisły sąd. Tak, tylko najpierw jest prokuratura, która ma wiele zalet i oczywiście bardzo wielu prokuratorów szanuję i podziwiam, ale system w prokuraturze jest taki, że jest to podległość służbowa na różnych piętrach, aż po ministra Ziobrę, jednocześnie prokuratora generalnego i pełna dyspozycyjność. A jeżeli chodzi o sądy, owszem, był już z wielkim szacunkiem dla sędziów, ale pamiętajmy, że być może się też i skończyłoby to tak zwanym losowaniem sędziów, a też co do tego skądinąd bardzo słusznego trybu losowania sędziów, są też i to różne zastrzeżenia. Kończąc ten wątek, gdyby prokuratura była taką prokuraturą, jak działa w cywilizowanych krajach, w innych krajach europejskich, przynajmniej w znakomitej większości, pewnie i bo no, ciąży ta sprawa Platformy Obywatelskiej, to przecież jest oczywiste. I na pewno marszałek Grodzki też by chciał mieć to wreszcie za sobą, liczy na, gdyby panie do pośle, tego doszło, na uniewinnienie. Pewnie jest to niewygodne dla panie pośle, to posłuchajmy. Posłuchajmy może w naszym programie, dodajmy słowa. Zdając panu Ziobrze, pana marszałka, to nie wiadomo, co by się działo. Posłuchajmy słów zatem samego pana marszałka Tomasza Grodzkiego na temat właśnie sprawy związanej z odebraniem mu immunitetu. Immunitet został wymyślony po to, aby bronić przed zakusami tej czy innej partii rządzącej przede wszystkim ludzi, którzy są atakowani z przyczyn politycznych. A ja, mając głębokie przekonanie i mogę to stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że jestem niewinny, czuję się atakowany i oczerniany, między innymi przez pana stację, z tej jednej przyczyny, że zostałem marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej, bo gdy byłem senatorem, nic takiego nie miało miejsca. Czyli tutaj z ust, ze słów pana marszałka wynika, że to w zasadzie taka polityczna nagonka na jego osobę od momentu, kiedy został marszałkiem Senatu. Jak na te słowa zareaguje pan poseł Adam Gawęda, jak pan odpowie na te zarzuty również pana posła Zdzisława Wolskiego dotyczące chociażby funkcjonowania prokuratury? Bo tutaj też marszałek Tomasz Grodzki mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, atakując go, chce w zasadzie odzyskać w ten sposób Senat. Czy rzeczywiście jest to prawda? Absolutnie nie. Tutaj kwestie są trzy. Przynajmniej tak na tym etapie je zdiagnozowałem. Po pierwsze, wielu petentów zgłaszało się do mojego biura przez ostatnie lata, ale i wcześniej, kiedy byłem senatorem, nie teraz, tylko kiedy jestem posłem, i zwraca uwagę na to, że i w kwestiach funkcjonowania całego systemu wymiaru sprawiedliwości, opieszałość sądów, przeciąganie spraw i tak dalej, no to są rzeczy, które w mocny sposób i silnie rzutują na funkcjonowanie na wielu tutaj tych płaszczyzn wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym te reformy, któreśmy wprowadzali, były skierowane po to, by przyspieszyć, i to chyba każdy z nas widzi, że przyspieszanie spraw, szybkie wyjaśnianie, szybkie rozstrzyganie
spraw spornych. I to również w kwestiach i gospodarczych, i każdych innych, leży u podstaw funkcjonowania każdego państwa. Co do funkcjonowania prokuratury, no panie pośle, ja powiem tylko tyle, że prokuratura przygotowuje akt oskarżenia. Z tego, co ja wiem, to te materiały są bardzo mocne, mocno uprawdopodobnione. W związku z tym, jeśli pan marszałek czuje się niewinny, a uważa i zarówno pan, jak i Platforma, że sądy działają dobrze, no to czegoż się tu bać? To przecież nie prokurator będzie rozstrzygał o winności, o winie bądź niewinności pana marszałka. I to jest jedna kwestia. Druga sprawa co do praworządności. No naprawdę, na litość boską, no to są kwestie, które z każdym razem w trakcie dyskusji powracają z waszej strony, ze strony opozycji, bo tak naprawdę zamiast zająć się i zaproponować, w jaki sposób usprawnić, usystematyzować, naprawić, zreformować cały ten wymiar, no to tego z waszej strony po prostu nie ma. Ja uważam, że pan marszałek tutaj pomylił jedną podstawową rzecz. Immunitet ma wszystkich nas chronić przed zakusami nieuprawnionych działań. I tu popatrzmy na panią senator Kochan. Praktycznie jednogłośnie wszyscy byli przeciwko, by z oskarżenia prywatnego senatora Rzeczypospolitej Polskiej potraktować w taki bądź inny sposób, bo uprawdopodobnienie ewentualnych jakichś nieprawidłowości jest bardzo słabe, a immunitet ma chronić senatora po to, żeby sprawnie i w sposób właściwy wykonywał swoją misję i swoją powinność. Zresztą nie tylko senatora, ale również i posła. A w związku z tym w sytuacjach, kiedy dochodzi do nadużyć w obszarze jakby oskarżania ludzi pełniących taką czy inną funkcję, wtedy nas ma chronić po prostu immunitet. Ale immunitet nie może nas chronić od zarzutów, które są bardzo mocno uprawdopodobnione i zarzutów, które obciążają funkcje, instytucje marszałka Sejmu. To jest trzecia osoba państwa, w związku z tym... Nie zapominajmy o tym. Też myślę, że tutaj w kontekście tego zawodu, który wcześniej pan marszałek, pan profesor Tomasz Grodzki wykonywał, zawodu lekarza, to też jest szczególnie obciążające, te zarzuty, które się pojawiają, szczególnie obciążające właśnie w wymiarze moralnym. Pytanie, czy dla świętego spokoju pan marszałek Tomasz Grodzki nie powinien chcieć właśnie rozwiązać tą sprawę do końca, pan poseł Zdzisław Wolski? No, przypuszczam, że pan marszałek by chciał. Natomiast absolutnie się nie dziwię, że nie ma zaufania, że to będzie w pełni uczciwy proces. A to kiedy to zaufanie się pojawi, panie pośle? Pracach, mam nadzieję, że niedługo, wtedy, kiedy dojdzie do zmiany władzy w naszym kraju. A rozumiem, że pan marszałek z takimi zarzutami na listach opozycji się pojawi. Jeszcze raz. Rozumiem, że z takimi zarzutami tutaj, z tą całą sprawą, pan marszałek na listach w takim razie opozycji się pojawi. Nie ja będę o tym decydował. A widziałby pan pana marszałka na listach? Myślę, że na tym etapie nie ma realnych powodów, że tak. To jest moje zdanie, które niewiele będzie znaczyło lub nic przy decyzjach. Że póki co jest niewinny. Tylko zwracam uwagę, jeżeli tu odnosząc się znowu do pana posła Gawędy, że uniwersalne wartości okej, ale oprócz tego jest nasz polski real. Nagonka na pana marszałka Grodzkiego zaczęła się chyba w dniu najpóźniej, w następnym dniu po jego wyborze na marszałka. Atak nastąpił też ze środowiska lekarskiego, właśnie w jego mieście. Jestem też lekarzem i na tę sprawę jestem szczególnie wyczulony, ale jaki to był atak? Też pani profesor, która zarzuciła panu marszałkowi, że gdy operował jej mamę, to operację uzależnił od korzyści materialnej. To była członkini komitetu honorowego kandydata wtedy na prezydenta pana Dudy. Oczywiście szybko się wycofała z tego zarzutu. Potem bardzo szybko była inicjatywa też radnego wojewódzkiego PiS-u, który tam albo maile dostał, że rzekomo, prawda, bierze łapówki pan marszałek Galicki. Mnóstwo innych zarzutów okazało się nikczemnych. Niektóre sprawy trwają w odwrotną stronę, że pan marszałek o zniesławienie procesy wytoczył. No tak, ale jednak 20 świadków tutaj prokuratura przesłuchała. Tak, ale ja zarzutów też nie widziałem, proszę
to jest, patrzę na to inaczej. Mam nadzieję, że oczywiście pewność. Panowie. Nie. Mam nadzieję, że pan marszałek jest faktycznie winny, tylko zwracam uwagę na aktywność prokuratury. To, co panowie, my tutaj mówił, to jest 24 tysiące złotych domniemanych. Czemu to prokuratorzy dyspozycyjni w stosunku do prawicy pana ministra Ziobry nie toczą postępowań, nie stawiają zarzutów, kiedy jest jeszcze więcej, ale nie tysięcy, a milionów złotych naszych pieniędzy w jakiś sposób, co najmniej niegospodarnie. My tutaj wyroku nie postawimy, musimy postawić natomiast przecinek, jeżeli chodzi o nasz program, kończąc również ten temat marszałka Grodzkiego. Za moment ponownie widzimy się na antenie telewizji w Polsce.pl w tym samym składzie, więc zachęcam państwa oczywiście do tego, żeby pozostać razem z nami.